Szanowni Państwo, spotkaliśmy się tutaj wspólnie z panem starostą Janem Pączkiem, żeby zachęcić Państwa do wsparcia bardzo potrzebującego dziecka, mieszkańca powiatu przemyskiego gminy Krzywcza, a konkretnie miejscowości Ruszelczyce. Mowa tutaj o Liamie Tomaszewskim, młodym chłopaku, który ciężko choruje i potrzebuje naszego wsparcia, bo kwota potrzebna do zebrania jest horrendalna, a czas, Szanowni Państwo, tutaj gra niebywałą rolę, dlatego że lek, który Liam ma przyjąć, czy może przyjąć, który powstrzyma jego chorobę, może być przyjęty tylko do określonej wagi. Ta waga to jest około 13-13,5 kg. Jak wiemy, dzieci szybko rosną, co w tym przypadku niestety działa na niekorzyść taką czasową właśnie Liama. Stąd nasze spotkanie i wspólny apel, żeby wszyscy Państwo przyłączyli się do tej zbiórki. My ze swojej strony jako miasto gwarantujemy i zapewniamy, że włączymy akcje zbiórkowe do każdej imprezy miejskiej, która będzie się u nas odbywać. Także z naszej strony pełne wsparcie i tak jak mówię, Szanowni Państwo, wspomóżmy tą złotówką, dwoma, pięcioma, dziesięcioma, bo tutaj nie ma czasu. Tutaj nie możemy czekać kolejny rok na zbiórkę, kolejne dwa lata. Tu musimy działać tu i teraz. Panie starosto. Szanowni Państwo, ja oczywiście dołączam się tutaj do słów i prośby pana prezydenta miasta Przemyśla i myślę, że jeżeli możemy w czymś wspólnie pomóc, to po to, aby ten chłopiec mógł wyjść z tej śmiertelnej choroby genetycznej, która zagraża jego życiu. I również apeluję ze swojej strony do mieszkańców ziemi przemyskiej, do mieszkańców miasta Przemyśla o to, aby włączyć się aktywnie w tą zbiórkę. Ja myślę, że tutaj ze swojej strony również na wszystkich spotkaniach i kontaktach międzyludzkich będę namawiał każdego spotkanego na swojej drodze człowieka, aby tutaj wsparł i pomóc. Dzisiaj mamy posiedzenie zarządu powiatu za chwilę, sesję Rady Powiatu jeszcze w tym miesiącu. Myślę, że czas tutaj gra ogromną rolę i apeluję również do Państwa, aby wesprzeć, pomóc, aby to młode życie zostało uratowane. Serdecznie do tego zachęcamy wspólnie.